Dobrze, mam nadzieję, że już nas słychać, więc witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej rozmowie z cyklu spotkań organizowanych przez Koło Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ja nazywam się Wiktor Samek i razem z moim kolegą Michałem Jaszczakiem mamy dzisiaj przyjemność gościć u nas pana profesora Franciszka Czecha z Instytutu Studiów Międzykulturowych oraz pana doktora Pawła Ścigaja z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych naszego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panowie, witam bardzo serdecznie. Dziękuję za zgodę na wzięcie udziału w naszym spotkaniu. Również bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy gorąco wszystkich słuchających nas i być może też oglądających. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak. Oczywiście wszystkich oglądających, ja powiem od razu, i oglądające bardzo serdecznie zachęcamy do zostawiania komentarzy pod naszym filmem w czasie trwania naszej dyskusji, ponieważ postaramy się uwzględniać ewentualne pytania w naszej dyskusji i mamy nadzieję, że nasi goście będą w stanie odpowiedzieć na przynajmniej część z waszych pytań. I teraz przechodzimy już może do meritum, do tego, o czym będziemy dzisiaj tak naprawdę rozmawiać. Niestety dalej pozostajemy przy niestety aktualnym dalej temacie pandemii koronawirusa, ale spojrzymy na niego z dość konkretnej perspektywy. Zastanowimy się dzisiaj trochę bardziej nad narracjami spiskowymi, nad teoriami spiskowymi, ponieważ rzeczywiście był to pewien ewenement, który bardzo silnie kojarzy nam się już chyba z samą pandemią i bardzo mocno uwidocznił się w przestrzeni publicznej w czasie jej trwania. I taką podstawą dla nas będzie tutaj raport z badań, które zostały przeprowadzone przez panów jeszcze w tamtym roku, jeśli dobrze pamiętam, właśnie dotyczących podatności Polaków, Polek i Polaków na teorie spiskowe, na narracje spiskowe. I postaramy się dzisiaj trochę szerzej omówić pewne ciekawsze naszym zdaniem wątki z tego raportu i też przełożyć je na warunki, obecnie panujące warunki polityczne czy społeczne. Postaramy się, jeśli będzie taka możliwość, załączyć gdzieś pełny tekst tego raportu, jakiś link, żeby ewentualnie wszyscy zainteresowani mogli się zapoznać z pełną jego treścią. No a teraz już może przejdźmy do meritum. Więc pierwsze pytanie, które chyba chciałbym skierować do pana profesora Czecha. Czytając państwa raport, już na samym początku zwracacie dość wyraźną uwagę na to, jaka różnica istnieje między pojęciem narracji spiskowej a teorii spiskowej. I piszecie panowie o tym, że narracja spiskowa jest o tyle wyjątkowa, że wcale nie musi być fałszywa. Jest po prostu czymś pozostającym w opozycji do oficjalnej wersji wydarzeń, ale ta oficjalna wersja wydarzeń również wcale nie musi być prawdziwa, idąc tym samym tropem, tak? I biorąc pod uwagę to, że ostatnio przetacza się ogromna dyskusja przez media, ale również przez ogólnie sferę publiczną o tym, jak fake newsy i teorie spiskowe, inne właśnie tego typu zjawiska wpływają na demokrację, dyskurs publiczny, chciałem się zapytać, czy my powinniśmy odbierać narracje spiskowe i wyniki tego raportu, które wskazują na to, że narracje spiskowe są niezwykle silnie obecne w naszym społeczeństwie, czy to powinno nas niepokoić? Czy my powinniśmy w ogóle postrzegać narracje spiskowe jako coś jednoznacznie złego? No, tu jest tak naprawdę kilka pytań w jednym. Pierwsza sprawa dotyczy tego, czym się różnią teorie spiskowe od narracji spiskowych i to pojęcie, którego używamy, jest, można powiedzieć, konsekwencją takiego szerszego procesu redefiniowania tego, czym są teorie spiskowe w ramach nauk społecznych, w ramach takiej, można powiedzieć, powstającej interdyscyplinarnej przestrzeni badawczej, pola badawczego na temat teorii spiskowych właśnie. Bo początkowo właśnie teorie spiskowe były traktowane jako zawsze fałszywe, zupełnie absurdalne, czasami ktoś to ładnie powiedział, niezasługujące nawet na miano fałszywych. Tak odrealnione, że nawet nie można powiedzieć, że one są po prostu zwykłymi fałszywymi twierdzeniami. I tak początkowo postrzegano teorie spiskowe. Jednak gdzieś od końca ostatnich lat XX wieku, od początku XXI wieku, kiedy zaczęto prowadzić znacznie więcej badań na temat teorii spiskowych, ta fala zaczęła się już tuż przed atakami z 11 września 2001 roku, ta fala badań, prawda, zaczęto pokazywać, że sprawa nie jest tak oczywista, że my bardzo często nie mamy podstaw do tego, żeby z całkowitą pewnością stwierdzić, że jakieś twierdzenie jest fałszywe albo absurdalne. I
W związku z tym, można powiedzieć, powstała cała taka druga fala badań nad teoriami spiskowymi, znacznie większa, ona trwa do tej pory, gdzie właśnie stara się pokazać, że wbrew potocznemu myśleniu, to, czym się zajmujemy, nie zawsze to są fałszywe twierdzenia. Można powiedzieć, że no tu rodzi się problem, czym jest pojęcie teorii spiskowych. Z jednej strony jest to pojęcie potoczne, które funkcjonuje w życiu codziennym, w dyskursie medialnym, ale ono też funkcjonuje w dyskursie naukowym, ale powiedziałbym, że ono obecnie już teraz ma raczej taki status pojęcia uwrażliwiającego czy uczulającego, prawda, a nie precyzyjnie określającego, co chcemy badać. Tutaj nawiązuję do Blumera, który wprowadził właśnie taką koncepcję pojęcia uczulającego. I taka jest relacja między pojęciami narracji spiskowych, które właśnie starają się troszeczkę bardziej precyzyjnie definiować to, co badamy, a teoriami spiskowymi. Czy należy się przejmować tym, że narracje spiskowe funkcjonują i są popularne we współczesnych czasach? Na pewno nie są jednoznacznie złe. Nie można wszystkich narracji spiskowych wrzucić do jednego worka, że wszystkie prowadzą do tych samych efektów. Tak jak tutaj pan zadał takie mini pytanie w międzyczasie. Ale niewątpliwie jest wiele negatywnych konsekwencji tego, że ludzie wierzą w teorie spiskowe. Bez względu na to, czy dane twierdzenie jest prawdziwe czy fałszywe, to ono jest wyrazem bardzo głębokiego zaufania do aktorów z przestrzeni publicznej. Ono świadczy o tym, że my jesteśmy przekonani, że ktoś nas celowo robi w konia, prawda? Że nasze elity tak naprawdę się nami nie przejmują, czy korporacje. I pod tym względem to może prowadzić do, albo jest sygnałem pewnych problemów z elitami, albo może prowadzić do pewnych takich zachowań, które niekoniecznie są pożądane z punktu widzenia analizy sytuacji społecznej. Ja podam dwa przykłady. I to będą przykłady, które będą radykalnie odmienne, pokazując, że właśnie teorii spiskowych nie można wrzucać do jednego worka. Z jednej strony teorie spiskowe, czy też narracje spiskowe, bo ostatecznie to pojęcie uwrażliwiające często jako synonimu narracji spiskowych w naszym dyskursie się używa, chociaż ktoś w mediach może inaczej rozumieć to pojęcie. Tak więc te teorie spiskowe z jednej strony mogą prowadzić do pewnej apatii, wycofania się z życia politycznego. Nie ma sensu nic robić, to nie mam na nic wpływu. Co ja będę szedł na wybory, skoro to wszystko jest tam z góry ustawione, prawda? I to jest ten syndrom Lilliputa, o którym Stanisław Ossowski pisał. Z drugiej strony jest wiele badań pokazujących, że istnieje korelacja między wiarą w teorie spiskowe a radykalizmem politycznym. I to jest zupełnie inna reakcja, ale też oczywiście z punktu widzenia analizy sytuacji w państwie demokratycznym niekoniecznie pożądana. I od razu ad vocem jeszcze tak, do tego co powiedziałeś, bo tak, bo jeszcze nazywając rzeczy jakby dokładnie precyzując, to jest pełna racja. Teorie spiskowe, czy tak jakby one są skorelowane, pozytywnie związane są z podwyższonym poziomem radykalizmu, ale to ma swoje określone konsekwencje behawioralne. To znaczy dla osób o podwyższonym poziomie skłonności do wiary w teorii spiskowej obserwujemy podwyższone poziomy wrogości międzygrupowej, krótko mówiąc, i idące ślad za tym przejawy zachowań dyskryminacyjnych, włącznie z różnego rodzaju zachowaniami wprost agresywnymi. Oczywiście tutaj pełna racja, to co profesor Czech powiedział jest stuprocentowo jakby słuszne. Nie każda teoria jest tak samo ważna w tym kontekście. O tym też przekonuje nas chociażby wydarzenia z ostatnich miesięcy w Stanach Zjednoczonych, tak? Znaczy, pamiętamy o tym doskonale, nawet z ostatnich tygodni, tak? Kwestia tego ataku na Capitol, prawda? I domyślamy się w związku z tym, że trochę inny potencjał taki behawioralny, jeżeli chodzi o skutki negatywne i takie wprost zachowania agresywne mają teorie spiskowe typu Deep State, Pizzagate czy QAnon, a trochę inny ma przekonanie, że nie wiem, UFO się rozbiło w Roswell,
A, prawda? A trochę inny potencjał ma spiskowe myślenie o tym, że to ludzie jaszczury rządzą amerykańską polityką, przebranych za demokratów przede wszystkim. Przypominam z ciekawostek na marginesie, że według badań z 2013 roku, dość dawnych już, ale to jest bardzo ciekawe badanie, według tych badań szacunkowo około 12 milionów Amerykanów wierzy w to, że amerykańską polityką rządzą ludzie jaszczurzy, prawda? To jest 4% populacji, a więc to jest no, spora liczba, no, ale inny w związku z tym jest jakby też potencjał takich zachowań negatywnych tego rodzaju koncepcji, a z drugiej strony, nie wiem, przekonania, że oto, nie wiem, w dalszym ciągu żyje między nami i chodzi, znaczy inaczej, że nie żyje już po McCartney od wielu dekad, prawda? Ale Elvis znamy, Presley jest to żyje. Ale Elvis Presley żyje, no właśnie, więc to też jest ważne, żeby pamiętać, bo to jest to, o czym profesor Czech właśnie wspominał, że spiski lubią się zagnieżdżać i bardzo często jest tak, że osoba, która wierzy w jedne spiski, wierzy także w inne spiski. Natomiast też często jest tak, że te spiski mają, mówię, różną moc, gdy chodzi o powodowanie zjawisk. A jeszcze druga rzecz, o której warto jeszcze wspomnieć, to też wybrzmiało w tej wypowiedzi wcześniej profesora Czecha, mianowicie, że rzeczywiście tu jest jakby, to są też te dwa poziomy funkcjonowania zjawiska, prawda? Właśnie z jednej strony mamy te upowszechnione, internalizowane przez ludzi, ale upowszechnione przekonania, poglądy, idee, no nie chcę mówić ideologię, tak, ale to, co dzieje się na poziomie, można powiedzieć, kolektywnej świadomości, a z drugiej strony jest jeszcze taka indywidualna skłonność jednostki do tego, żeby właśnie akceptować myślenie spiskowe, żeby myśleć w taki sposób, czyli to, co związalibyśmy już bliżej z poziomem psychologicznym jednak, tak, czyli z taką skłonnością indywidualną do tego rodzaju przyjęcia poglądów. To tak na marginesie. Ja z kolei miałbym pytanie do pana doktora Sigaja, a mianowicie, czy według pana doktora temat pandemii nie za bardzo zdominował mediów w ostatnim czasie, zwłaszcza mając na myśli ubiegły rok, kiedy to praktycznie każda audycja radiowa, chociażby w tych najbardziej opiniotwórczych rozgłośniach radiowych jak RMF FM czy Radio Z, to była poświęcona kwestiom pandemicznym, a dużo mniej się skupiano na kwestiach infrastrukturalnych, czy społecznych, czy po prostu pozostałej działalności kraju. Znaczy, odpowiadając na początku nieco żartobliwie, to zależy, do czego porównujemy tutaj kwestię owej dominacji, czy zdominowania, bo jeżeli miałbym cierpieć z tego powodu, że nie tak często jestem informowany o rozmiarze butów, które kupiła sobie jedna czy druga celebrytka, albo celebryta, albo że nie tak często jestem informowany o tym, że zobacz, oni się rozstali i teraz ta cierpi i ten cierpi i być może się do siebie wrócą, ale chyba jednak nie, bo już spotkali kogoś innego i jest w ogóle super ekstra, no to ja nie cierpię z tego powodu aż tak bardzo. Chociaż oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że informacje, które dotyczą pandemii, są najczęściej informacjami nieprzesadnie pozytywnymi, tak mówiąc też bardzo oględnie i delikatnie i dyplomatycznie. Natomiast jeżeli pan pyta o to, czy rzeczywiście sprawa informowania o pandemii jest sprawą, która zawładnęła naszym dyskursem w takim stopniu, że gdzieś przestaliśmy dostrzegać inne problemy, które są bardzo ważne, prawda? Od chociażby prosta rzecz pierwsza z brzegu. Z jednej strony fajnie, mieliśmy kilka ładnych dni śniegu, można było powiedzieć nawet na sankach, że ktoś ma dość duże sanki albo ma dzieci do tych sanek, oczywiście chętne, prawda? I tak dalej, ale z drugiej strony wszyscy wiemy o tym, że właśnie padł znowu rekord temperaturowy lutego. To znaczy nigdy w historii pomiarów nie było tak ciepło w Polsce w lutym, jak jest teraz. Wiemy o tym doskonale, w związku z tym nawiązuję o tym mówiąc dlatego, że gdzieś rzeczywiście inne problemy, które były przed pandemią bardzo wyraźne, związane z kwestią czy to globalnego ocieplenia, czy na przykład kwestią redystrybucji kapitału na poziomie globalnym, zarządzania światem globalnym, niebezpieczeństwami, zagrożeniami, nie wiem, wojną w Syrii, różnego rodzaju konfliktami, one rzeczywiście gdzieś nam odeszły na bok i chyba za to odpowiedzialne jest trochę zjawisko, które tu patrzę od razu na swoim ekranie w lewą stronę, bo po tej właśnie stronie mam profesora Czecha, który myślę ten temat zaraz pięknie jeszcze rozwinie, czyli to zjawisko infodemii, prawda? To znaczy, że my przy okazji pandemii popadliśmy jednocześnie w taki stan informatycznej, czy informującej, tak? Czy takiej pandemii związanej z natłokiem, nadmiarem wiadomości z tym związanym. I w tym sensie rzeczywiście, to znaczy moja odpowiedź jest dwojaka. Tak? Z jednej strony pandemia sprawiła, że wiele rzeczy błahych zostało zepchniętych na plan dalszy, ale też niestety na plan dalszy zostało zepchnięte wiele rzeczy bardzo poważnych. Franku, może też dodać coś?
Ja przede wszystkim chciałbym zadać pytanie pytającemu, czy tutaj był podtekst w tym pytaniu, że to jest może jakoś specjalnie sterowane, że za dużo się na ten temat mówi, a na jakiś inny temat się wcale, innych tematów się wcale nie porusza. Czy tutaj była taka, takie ukryte pytanie? Nie, był podtekst tego rodzaju, że po prostu jak już niektórzy ludzie mają tego dość i tak już no, doprowadza wręcz do paraliżu niektóre osoby, czy nawet grupy społeczne. Łącznie z, też z niewiarą, czy też no, brakiem świadomości faktycznego zagrożenia, gdyż to cały czas się trąbi albo o szczepionkach, albo właśnie stricte o pandemii, cały czas te statystyki dotyczące właśnie zachorowań. Ja bym tutaj jednak kłaniał się ku takiemu stanowisku, że to, co nas w ciągu ostatniego roku spotkało, to jest tak bez precedensu, że my musimy to jakoś przepracować. I to przepracowujemy medialnie właśnie, także medialnie, poprzez z jednej strony produkcję, a z drugiej strony konsumpcję najróżniejszych wiadomości typu COVID, a i tutaj o wszystkim można powiedzieć, prawda? Bo my musimy jakoś na nowo zinterpretować tą sytuację. No, kto by nam gdyby ktoś nam dwa lata temu powiedział, że słuchajcie, w 2020 roku nie będzie olimpiady, ani nie będzie mistrzostw Europy, czy ktoś z nas by w to uwierzył? Nie, to my nawet nie zobaczyliśmy, co się w międzyczasie stało. Jak myśmy musieli przestawić się jako całe społeczeństwo do nowego trybu. Dlatego mnie liczba informacji na temat pandemii w ogóle nie dziwi. Tym bardziej, że w dzisiejszych czasach mam wrażenie, mamy tyle kanałów medialnych do wyboru, że każdy może dywersyfikować albo swój że tak powiem, repertuar wiadomości, które odbiera, układać, prawda? Może pewne miejsca wyciszać, takie, gdzie być może cały czas tylko i wyłącznie o pandemii się mówi, a za to szukać informacji bardziej patrzących z perspektywy, informacji, gdzie są poruszane takie szersze zagadnienia, prawda, problemy, o których tutaj dr Ścigaj wspomniał, związane na przykład ze sprawami klimatycznymi i tak dalej, i tak dalej. Dlatego moim zdaniem ani mnie to nie dziwi, że tyle się mówi o koronawirusie. Teraz zresztą mówi się coś innego niż się mówiło rok temu. Proszę popatrzeć, jak ten dyskurs cały czas się zmieniał. Teraz to jest kwestia przede wszystkim szczepionek, która jeszcze kilka miesięcy temu zupełnie, no to była tylko taka nadzieja, teraz, że może za jakiś czas będą, a teraz zastanawiamy się, czy to jest wszystko poprawnie zorganizowane. To jest inny dyskurs w ramach tego wielkiego dyskursu o pandemii, prawda? Dlatego nie dziwi mnie, tak jak powiedziałem, ani to, ile się mówi, ani to, że ludzie mają taką potrzebę. Ja jeszcze znowu dwa słowa dopowiedział, bo zainspirowany tym, co powiedział pan profesor, chciałbym też tylko dodać, że znowu żartobliwie, zakładam, że nasza rozmowa jest oczywiście poważna, ale kilka żartobliwych uwag jest w niej nie tylko wskazanych, ale i potrzebnych, więc oczywiście nie był zaskoczony ten, kto po pierwsze obejrzał film z 2011 roku Epidemia strachu, Wypisz, wywaluj, scenariusz napisany, oraz nie był zdziwiony ten, kto obejrzał film Mariusza Maxa Kolonki, prawda, na YouTubie z 2012 roku. A tak żarty żartami, natomiast to jest akurat dobry przykład, zupełnie Państwu polecam obejrzenie tego przykładu, bo to się zgodzi profesor ze mną, że ta narracja, którą snuje podczas tego filmu Mariusz Max Kolonko, doskonale pokazuje wnioskowanie osób paranoicznych, które przeskakuje z bardzo wiarygodnych i prawdziwych informacji, nagle następuje przeskok do świata fikcji, w którym wszystko się spina w taki sposób, że już tak naprawdę nie sposób jest odeprzeć tego wrażenia, że oto stajemy przed wszechogarniającym spiskiem, który nas pochłonie, jeśli nie staniemy w prawdzie, to znaczy w opozycji wobec tego spisku. Ale okej, ale to wracając do rzeczy. Natomiast też na marginesie, to co mi się wydaje, to jest to i to, co wybrzmiało też właśnie, tak mi się wydaje w uwadze profesora Czecha, że my w ogóle jesteśmy, znaczy pandemia trafiła na jakiś taki bardzo podatny grunt kulturowo, prawda? Ja lubię te przykłady i bardzo do nich często nawiązuję. W związku z tym wszyscy z Państwa, z którymi się widziałem już na zajęciach, pewnie znają te tematy. Ale proszę zwrócić uwagę rzeczywiście, że my gdzieś na poziomie kultury masowej od 15-20 lat przeżywamy zupełny zwrot, prawda? My już nie zwyciężamy ufolutków, którzy przylatują nas zniewolić jak w Dniu Niepodległości.
My już nie tworzymy federacji planet, prawda, w Star Treku tak dobrze funkcjonującej świata przyszłości. My boimy się tego, co nadejdzie, boimy się konfliktów asymetrycznych, boimy się przyszłości pod kątem klimatycznym. Proszę zwrócić uwagę, jak wiele filmów, to jest mój ulubiony przykład, jak wiele filmów końca pierwszej dekady i drugiej dekady XXI wieku, to są filmy, które są poświęcone albo różnym zagrożeniom nierzeczywistym, typu zombie, mój absolutnie ulubiony przykład, metafory konfliktów asymetrycznych i hybrydowych, tak, czy różnych dystopijnych wizji rzeczywistości. Pandemia doskonale żywi się naszymi lękami, które w kulturze od dobrych kilkunastu lat moim zdaniem narastają, a które jednocześnie są związane z tym, że my trochę przestaliśmy wierzyć w to, że nasza przyszłość może rzeczywiście przypominać przyszłość rodem ze Zjednoczonej Federacji Planet, ze Star Treka, prawda? I to jest chyba też jakiś element, dla którego ten temat jest tak istotnie obecny i dla którego tak dobrze wpisuje się w lęki społeczne i tak dobrze współgra z tymi lękami społecznymi i być może także dlatego wywołuje taki, ma taki rezonans, jeżeli chodzi o teorie spiskowe właśnie i o narracje spiskowe. Mhm. Dziękuję. Tak, i to jest rzeczywiście ciekawe, ponieważ do tego tematu możemy podejść od wielu stron, tak jak panowie też to podkreślili, i zarówno od strony psychologicznej, bardziej społecznej. Skupmy się może jeszcze teraz na tym na tej kolektywnej skłonności do podążania za wszystkimi narracjami, teoriami spiskowymi, ponieważ to, co też mnie zaskoczyło, kiedy czytałem panów raport, to były dane dotyczące wyborców Zjednoczonej Prawicy, ponieważ one rzeczywiście były dość ciekawe pod tym względem, że wyborcy Zjednoczonej Prawicy w swojej masie byli dość podatni na teorie spiskowe o takim zasięgu globalnym, na przykład dotyczące genezy wirusa, to gdzie on powstał, czy jego pochodzenie było naturalne, czy nienaturalne. Natomiast kiedy dochodziło do teorii o takim zabarwieniu lokalnym, które w ogromnym stopniu były wymierzone właśnie w Zjednoczoną Prawicę, w to, że rząd nie radzi sobie odpowiednio z pandemią, to, że rząd nie przeprowadza celowo odpowiedniej ilości testów i tak dalej. Czyli w tym przypadku tych teorii, które były jednoznacznie wycelowane w środowisko polityczne, z których wywodziła się ta grupa wyborców, to wtedy już ta skłonność do wiary w te teorie była zdecydowanie niższa. I teraz jaki wpływ właśnie, czy czasem ten czynnik polityczny nie jest decydujący, jeśli chodzi o skłonność do wiary w poszczególne teorie spiskowe, bo oczywiście panowie wymieniają ich całkiem dużo. Tam jest wiek, wykształcenie, oczywiście źródło czerpania informacji. Te wszystkie czynniki są bardzo ważne, ale chyba jednak na plan pierwszy w tym badaniu, i wydaje mi się, że głównie też temu zagadnieniu było ono poświęcone, więc skupmy się na tym teraz przez chwilę, było to, jak afiliacje polityczne, ideologiczne wpływają na wiarę w teorie spiskowe. Więc jak to wygląda od tej strony? Kto jest bardziej skłonny do wiary w podobne narracje, kto mniej? Jak się to przekłada na przykład w szczególnych elektoratach, czy bardziej nawet w grupach wierzących w konkretne ideologie? I może tak, zacznijmy od pana profesora Czecha. Już sam się tu zgłosiłem do odpowiedzi, ale wiem, że na pewno później moją wypowiedź będzie chciał doktor Ścigaj skomentować. Jestem o tym absolutnie przekonany, ponieważ tutaj się pojawia kwestia asymetrii pewnej między poglądami prawicowymi a lewicowymi, konserwatywnymi a liberalnymi, a to jest konik pana doktora. Ja natomiast skupiłbym się tutaj na takich kwestiach metodologicznych, technicznych, bo badając teorie spiskowe, tak naprawdę możemy wskazać na trzy obszary badań. Z jednej strony to są badania samych narracji czy teorii spiskowych, czyli samych tekstów, prawda, analiza treści, i sobie wtedy możemy porównywać, możemy analizować, co zostało powiedziane, jak to zostało powiedziane, jakie argumenty są wykorzystane, żeby przekonać odbiorców do pewnej wizji rzeczywistości. To jest jedno pole badań. Ale część badaczy interesuje bardziej to, czy ludzie wierzą w spiski, w teorie spiskowe. I tutaj też są dwie możliwości, jeżeli chodzi o badania. Albo mierzy się za pomocą ankiety na przykład popularność konkretnych teorii spiskowych, albo też mierzy się taką ogólną skłonność do wiary w teorie spiskowe. Jeżeli chodzi o
wiarę w konkretne teorie spiskowe. To oczywiście są, tak jak pan tu zauważył, teorie, które są bardziej, powiedzmy sobie, prawicowe i lewicowe. No, na przykład, jeżeli weźmiemy teorie spiskowe dotyczące Opus Dei Watykanu, to można się spodziewać, że częściej osoby po lewej stronie liberalnie patrzące na rzeczywistość będą podejrzewały, że może rzeczywiście tutaj istnieć taki spisek watykański, prawda? I tak naprawdę niektórzy twierdzą, że Polska jest, można powiedzieć, w pełni kontrolowana przez właśnie Watykan. Polski rząd jest sługą Watykanu. Ale oczywiście można znaleźć też wiele teorii spiskowych prawicowych. Tutaj wcześniej była mowa o tych amerykańskich przykładach. I to jest jeden poziom analizy. I z tym mamy do czynienia w tych badaniach dotyczących, w naszych badaniach, gdzie pytaliśmy się o teorie spiskowe dotyczące koronawirusa. Tam rzeczywiście wskazaliśmy, czy prosiliśmy odpowiedź respondentów dotyczącą dwóch typów teorii spiskowych. Jedne dotyczyły kontekstu polskiego, a drugie dotyczyły kontekstu międzynarodowego. I to jest chyba dosyć takie logiczne, że osoby, które popierają rząd, raczej jak coś im nie pasowało, jeżeli uważali, że coś się złego dzieje, to wskazywali na ten międzynarodowy kontekst. Natomiast te osoby, które są w opozycji, wskazywały, że tutaj rząd ma coś na sumieniu i nie do końca czysto gra. Można powiedzieć, że jest więcej badań pokazujących, że fakt przebywania w opozycji zwiększa prawdopodobieństwo wiary w teorie spiskowe. I to jest jedna kwestia. Natomiast druga rzecz to są te badania dotyczące ogólnej skłonności do wiary w teorie spiskowe. I tutaj rzeczywiście są badania, które w pewien sposób, wydaje mi się, że potrzebujemy tutaj więcej czasu, bo wyniki są dosyć sprzeczne, nie możemy ich tak łatwo wyjaśnić. Tutaj właśnie wchodzi kwestia asymetrii, o której na pewno będzie chciał więcej powiedzieć pan dr Ścigaj. Już. Nie, przepraszam. Znaczy, nie, rzeczywiście, ja przyznam szczerze, że dyskutowaliśmy o tym bardzo długo z profesorem, jeżeli chodzi o te nasze wyniki, bo rzeczywiście to, co mi się wydaje, chyba mogę powiedzieć, że nam się wydaje, co jest właśnie bardzo ciekawe w tych badaniach, to jest to, że one idą trochę pod prąd pewnym bardzo ogólnym twierdzeniom, które w literaturze na temat myślenia spiskowego, teorii spiskowej się pojawiają. Znaczy, generalnie oczywiście są różne wyniki badań, one są zróżnicowane w zależności od czasu, miejsca, okoliczności, grupy badanej, problemu badań, metody użytej, o której wspominał profesor Czech itd. Natomiast generalnie wydaje mi się, że nie jest nieprawdą, żeby powiedzieć, że nieco wyższe, tylko to jest statystyka, to pamiętajmy o tym, to jest prawdopodobieństwo, to nie jest tak, że po jednej stronie są, a po drugiej nie ma, tylko nieco łatwiej jest utrafić, mówiąc kolokwialnie, osoby myślące spiskowo po prawej niż po lewej stronie. Generalnie. Nieco łatwiej. To nie jest tak, że po lewej nie ma, ale nieco łatwiej jest po prawej. Natomiast nasze wyniki idą w drugą stronę. Prawda? Znaczy one pokazują, że to obrazowo rzecz biorąc po lewej stronie jest wyższy poziom myślenia spiskowego, zwłaszcza dla tych lokalnych. I tu się pojawia właśnie ten stary spór, który został wywołany, czyli spór o asymetrię. Przy czym to jest bardzo ważna kwestia definicji. Mówiąc o asymetrii, nie mamy na myśli tego, co mamy najczęściej na myśli mówiąc w Polsce o asymetrii, to znaczy, że asymetrystą jest ten, kto uważa, że prawda, albo PiS, albo PO jest złe, a asymetrystą jest ten, kto uważa, że obie partie są tak samo złe, albo tak samo dobre. Prawda? To nie chodzi o ten rodzaj asymetrii lub symetrii politycznej, a więc, że ktoś albo jest po jednej, czy po drugiej stronie prawda, w tym sporze, albo że ktoś równo rozdziela razy, mówiąc, wszyscy są siebie warci, albo pozytywnie, albo negatywnie. Nie, tu chodzi o to raczej pewne prastare pytanie,
prastare, bo ono rzeczywiście ma już blisko 100 lat, które pojawiło się jakby u początku refleksji, czy na samej genezie refleksji psychopolitycznej, kiedy tym punktem wyjścia była próba odpowiedzi na pytanie w sensie historycznym, skąd w ogóle wzięło się zło, to znaczy jak to jest możliwe, mówiąc językiem z książki Stefana Marksa, prawda, jak to jest możliwe, że Niemcy poszli za Hitlerem. To było pierwsze pytanie fundamentalne. Jakie możliwe jest to, że w ogóle dokonano tak dramatycznego zupełnie wydarzenia, jak to jest możliwe, że był możliwy Holokaust i tak dalej. I te pierwsze próby lokowały, jakby Państwo być może wiecie, lokowały odpowiedzi w koncepcji osobowości autorytarnej. Tam mieliśmy badania Wilhelma Reicha, Erisha Fromma, Teodora Adorno. I to jest ciekawe, dlatego że wszystkie te koncepcje lokowały w tym momencie raczej po prawej stronie podwyższony poziom do wrogości, czy uprzedzeń, czy do zachowań negatywnych. I to jest sąd, który, czy pogląd, który nazwalibyśmy asymetryczny, w sensie ideologicznym. Znaczy asymetrystą ideologicznym jest ten, kto uważa, że to prawica jest bardziej uprzedzona od lewicy i że to prawica jest bardziej wrogo nastawiona wobec obcych od lewicy. Tak? To jest pogląd zwany asymetrią i on jest zakorzeniony w tych pierwszych badaniach nad osobowością autorytarną. Ale już w latach 50. i potem w 60. za sprawą czy to Edwarda Schiltza, czy Miltona Rokicza, czy współcześnie Arię Kruglańskiego, czy wielu innych badaczy w Polsce, także rewelacyjne badania grupy skupionej wokół profesora Małgorzaty Kosowskiej z naszego uniwersytetu, pokazują, że to nie jest tak prosto. To znaczy, że to nie jest tak łatwo, żeby powiedzieć, że jedni są bardziej, drudzy mniej. I ten pogląd symetryczny mówi, że mamy to pojęcie radykalizmu, o którym wspomniał profesor Czech na początku, że tak naprawdę uprzednie są radykałowie. I nieważne, czy oni są lewicowi, czy prawicowi. To znaczy, mamy pewien rodzaj umysłowości. Tak? Rokicz nazywał to umysłowością dogmatyczną na przykład. I umysłowość dogmatyczna charakteryzuje zarówno radykałów prawicowych, jak i lewicowych, czyli mówiąc obrazowo, zarówno faszystów, jak i komunistów. I to, co różni faszystów i komunistów, to nie jest jakaś funkcjonowanie umysłowości, tak, czy tego rodzaju kwestie, tylko różni ich po prostu treść poglądów. To ich różni. Natomiast i po jednej, i po drugiej stronie mamy osoby tak samo uprzedzone. To jest pogląd symetryczny. Ja uważam, że nasze badania są dobrym przykładem argumentacji na rzecz przekonań symetrycznych, pokazujących, że bardzo wiele zależy od kontekstu, bo tutaj dochodzimy do sedna. To znaczy, jeżeli nawet zgodzimy się, i są na to też na przykład badania, które są prowadzone w obszarze szeroko ujętych takich neurologicznych badań wykorzystywanych w naukach społecznych, które na przykład pokazują, że osoby o konserwatywnych poglądach, przy czym przez konserwatyzm tutaj rozumiem bardzo szeroko, osoby, które są raczej zwolennikami ustrukturyzowanego, schierarchizowanego społeczeństwa i raczej są niechętne zmianom. Przez liberałów w takich badaniach rozumie się najczęściej osoby, które są niechętne strukturom i hierarchią i są chętne do zmian. Tak? To jest tak najprostszy podział na konserwatystów i liberałów w tych badaniach psychologii polityki. I teraz co do zasady, mamy tutaj następującą rzecz. Tak? Znaczy, jeżeli przyjmujemy, na przykład właśnie, to miałem powiedzieć, tak? z badań dotyczących funkcjonowania naszego mózgu, pokazuje się na przykład, że osoby o konserwatywnych poglądach mają więcej istoty szarej w ciele migdałowatym, a osoby o poglądach liberalnych mają więcej istoty szarej na przykład w korze przedczołowej. Jeden organ, mówiąc tak obrazowo, tak, czy jedna część mózgu jest odpowiedzialna za przetwarzanie informacji o zagrożeniach, stanach lękowych, prawda, takiej czujności i tym podobne, a druga raczej dotycząca kwestii racjonalności, prawda, przetwarzania informacji i tak dalej. Zakłada się, że jeżeli jest więcej istoty szarej czy tu, to ten organ jest jakby lepiej przystosowany do funkcjonowania, częściej używany też mówiąc obrazowo. No i to jest tylko przykład jednego z wielu badań, które pokazują, że generalnie osoby o takich konserwatywnym rysie są bardziej skupione na kwestii wyszukiwania potencjalnych zagrożeń, pewnej czujności i reagowania na nie. Liberałowie są na to mniej podatni. A więc to może być to, dlaczego generalnie co do zasady wychodzi nam, że to konserwatyści są nieco bardziej paranoiczni, wrodzy, uprzedzeni. Ale są czynniki sytuacyjne, które u nas są genialnie widoczne. Znaczy w Polsce, w sytuacji, gdy mamy do czynienia rzeczywiście z opcją, w której generalnie szeroko pojęci liberałowie znaleźli się w opozycji od roku 2015, to ta grupa osób czuje się bardziej zagrożona. A skoro tak, to lepiej rezonuje. I to są też fajne badania, które, to Franku, na pewno to pamiętasz, jak warszawiści nasi, koledzy, koleżanki z Warszawy pod przewodnictwem pana profesora Michała Bilewicza robili badania dotyczące na przykład kwestii dehumanizacji oponentów politycznych, w których wyszło, że wyższą skłonność do dehumanizacji mają osoby głosujące na opozycję niż osoby głosujące na partię władzy obecnie. Co idzie trochę pod prąd wyników generalnych znowuż.
ale to jest zrozumiałe, dlatego że to osoby liberalne w tej chwili żyją w świecie, które jest dla nich bardziej zagrażające, skoro tak, to być może lepiej rezonują i lepiej współgrają z tego rodzaju poglądami. Tak chyba można byłoby to wyjaśnić najlepiej, to znaczy rzeczywiście, że nasze badania dobrze pokazują, jak ważny jest w tym przypadku kontekst. Nie jakieś cechy, które przypiszemy względnie stabilnej jednostce, tylko kontekst. To znaczy, że zarówno liberałowie, jak i konserwatyści potrafią być bardzo uprzedzeni i bardzo wrodzy, i bardzo radykalni, ale trzeba ich odpowiednio zabodźcować. Tak? Trzeba ich o odpowiednie rzeczy zapytać. Trzeba ich w odpowiedni sposób jakby ustawić w tym kontekście. Także. To tak chyba w największym szczycie. Ja mam pytanie do pana doktora Sigaja. Z czego według pana doktora wynika taki wzrost akceptacji dla teorii spiskowych wśród wyborców ogólnopojętej lewicy, gdyż według badań to wyborcy SLD, czyli tak naprawdę spadkobiercy dzisiejszej lewicy, jest spadkobiercą SLD z 2014 roku, jak również wyniki z 2016 roku dotyczące stricte partii Razem świadczyły o najniższej, bądź na pewno nie, te ugrupowania nie przeważały, wyborcy tych ugrupowań nie przeważały wśród dominujących osób, które akceptowały teorie spiskowe. I z czego wynika ten wzrost właśnie na przestrzeni tych ostatnich 6 lat? Znaczy, ja rozumiem, że to jest nawiązanie chyba właśnie bezpośrednio do naszej dyskusji przed chwilą. Ja bym powiedział w taki sposób, jak patrzeć na przykład Cebos, prawda, wykonuje takie badania, że przy okazji co kilkuletnich pomiarów, takich psychologicznych profili elektoratów partyjnych, zadaje także chyba 3 pytania dotyczące paranoi politycznej. Rzeczywiście w tych pytaniach najczęściej okazuje się, że czy odpowiedzi tych pytań zagregowane dają najczęściej takie wyniki, że najbardziej sparanoizowaną grupą elektoratową w Polsce są wyborcy PSL-u w dużym stopniu, to potem też wyborcy PiS-u, Kukiza, w ostatnim czasie Konfederacja, potem schodzimy, tam pojawia się Koalicja Obywatelska i rzeczywiście najczęściej na dole jest Lewica. Ja bym powiedział tak, są 2 rzeczy ciekawe. Znaczy, po pierwsze, być może jeżeli, przy czym też pamiętajmy o tym, że to są niewielkie różnice, bo jeżeli tam są wartości, nie wiem, 2,6 na skali 5-stopniowej dla lewicy, a 2,8 dla PiSu, to oznacza, ja przepraszam, jeżeli to jest zbyt taka, powiedziałbym, domowa matematyka, jeżeli gdzieś robię jakieś wielkie błędy, to szacował na poziomie takim, że jeżeli, nie wiem, mniej więcej 60% elektoratu Prawa i Sprawiedliwości ma podwyższony wynik na skalach paranoi, no to w przypadku lewicy będzie to 50%. No, to nie są jakieś wielkie różnice, to nie są jakieś dramatyczne przepaści, które by pozwalały nam mówić, że jedni są tacy, a drudzy tacy. To tak absolutnie nie jest, chociaż statystycznie oczywiście jest to istotne. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ja bym powiedział, że jeżeli obserwujemy, ja nie znam dokładnie tych szczegółowych może badań, ale jeżeli byśmy przyjęli taką tezę, że obserwujemy w ostatnich latach wzrost myślenia spiskowego dla lewicy, to sugerowałbym to właśnie z okolicznościami takimi, których znaleźliśmy się, czyli sytuacyjnymi czynnikami, czyli kwestią być może niezgody na porządek społeczno-polityczny, w którym funkcjonują osoby, które się w nim nie odnajdują, w którym niekoniecznie realizowane są ich przekonania, poglądy, pomysły, w których które być może one mogą postrzegać jako taki świat, który jest istotnie zmieniany i to tak u podstaw. Prawda? I to jest sprawa pierwsza. Druga jeszcze ciekawostka. W badaniach z 2016 roku CBOS-u właśnie pod kątem, czy z 2015, pod kątem profili, to nie było publikowane, gdzieś udało się dotrzeć do tych danych surowych, okazywało się, i to też jest w ogóle sprzeczne z koncepcją, tu profesor się nawet ze mną zgodzi, że najbardziej sparanoizowaną grupą w 2015 roku była młodzież. Generalnie powinno to iść w drugą stronę, prawda? Czyli im osoby starsze, tym powinny mieć wyższą skłonność do myślenia spiskowego, a w Polsce w 2015 najbardziej sparanizowaną była młodzież. To tak naprawdę, Franku, pewnie masz tutaj wiele do uzupełnienia. Ale wielkie dzięki. Na pewno chciałbym tutaj dwie rzeczy dodać, bo to pytanie pozwoli mi jeszcze wrócić do tego wcześniejszego, bo rzeczywiście one są mocno powiązane. Moim zdaniem to pytanie o lewicę daje właśnie pole, żeby świetnie pokazać tą wagę kontekstu, który trzeba brać, jeżeli się analizuje podziały lewica-prawica, prawda? Bo proszę popatrzeć, lewica, dawne SLD, tak jak pan powiedział, traktowana jest zazwyczaj jako
partia właśnie lewicowa, także liberalna, ale powiedzmy sobie szczerze, że nawet obecnie dzisiejsza lewica z jednej strony ma oczywiście tą grupę wywodzącą się z Razem, ale z drugiej strony jest tam stary elektorat SLD, wierny można powiedzieć, który częściowo przynajmniej stanowią osoby, które no ja bym teraz tak nazwał, że to są, no, nie ma być nieuprzejme, sieroty PRL-u, to znaczy osoby, które czują nostalgię za tym starym systemem. One się nie odnalazły. To niekoniecznie są typowi liberalni wyborcy, tak, o których charakteryzował, mówiąc o psychologii polityki, dr Ścigaj. To są osoby, które akurat w tym naszym polskim kontekście głosują na partię lewicową, mającą postulaty różne postępowe, ale one głosują z innych powodów. Nie dlatego, że one się zgadzają z tymi wszystkimi wnioskami. To pokazuje właśnie, jak istotny jest kontekst i jak to może wpływać później na wyniki badań po prostu. Weźmy pod uwagę kolejną rzecz. Z różnych innych badań dobrze wiadomo, że wiara w teorie spiskowe koreluje z wykształceniem. I wśród osób słabiej wykształconych większy odsetek osób wierzy w różne teorie spiskowe. No i w przypadku znowu tej lewicy ta grupa osób, która głosuje na tą partię dlatego, że no właśnie to jest ta partia, niektórzy mówią postkomunistyczna, no to niekoniecznie znowu są osoby dobrze wykształcone, prawda? Z drugiej strony to może również tłumaczyć, a przynajmniej nie wszystkie, z drugiej strony można w ten sposób też tłumaczyć, trzeba to wziąć pod uwagę, analizując wyniki konserwatystów na tej skali asymetrycznej, o której przed chwilą opowiadał dr Ścigaj, że warto pamiętać o tych dodatkowych elementach, które sprawiają, że ten obraz zawsze jest sytuacyjny, tak jak zostało tutaj przed chwilą powiedziane. I my musimy też pamiętać o pewnej dynamiczności. To nie jest tak, że jak ktoś głosuje teraz na SLD, to zawsze wcześniej głosował na SLD. Być może w międzyczasie gdzieś tam na Lepera na przykład głosował, prawda? I zupełnie inaczej byśmy zakwalifikowali wtedy poglądy polityczne tej osoby. Bo tutaj w tym przypadku, jeżeli chodzi o taką metodologiczną stronę badań, myśmy nie zadawali szeregu pytań dotyczących tego, jaki jest światopogląd respondenta na skali liberalizm-konserwatyzm, tylko myśmy wnioskowali o poglądach na podstawie partii, którą popierał. A to oczywiście jest bardzo zmienne, na partie głosują osoby o różnych poglądach. To jest pewna, można powiedzieć, słabość naszego badania, naszych wniosków, prawda, jeżeli chodzi o głos w tej ogólnej dyskusji o asymetryczności. Niemniej jednak na pewno to wyraźnie pokazuje, jak ważny jest kontekst polityczny przeprowadzonych badań. Anegdota w związku z tym do tego, nie związana z paranoją, tylko z autorytaryzmem. Przypomnijmy sobie, to jest super to, co profesor właśnie wypunktował i to jakby anegdotycznie jeszcze do tego ujmując, chociaż też w związku z badaniami. Przypomnijmy sobie, jak fantastycznie ta sytuacyjność pokazywała się na przykład w Związku Radzieckim, czy także w Polsce, gdzie badania nad osobami wysoko autorytarnymi prowadzonymi na przełomie lat 89. pokazywały, że osoby, które w latach 80. były bardzo głęboko komunistyczne, taki beton komunistyczny w Związku Radzieckim, w latach 90. przesuwały się bez problemu na pozycje radykalnie nacjonalistyczne. A w Polsce osoby, które wspierały bardzo gorąco poczynania generała Jaruzelskiego w zakresie wprowadzenia stanu wojennego, nie widziały w tym żadnej sprzeczności, by w 90. głosować na Wałęsę przeciwko Mazowieckiemu. Prawda? No więc to ta sytuacyjność jest tutaj szalenie istotna i o tym trzeba też pamiętać. Tak, i mam nadzieję, że to chyba bardzo mocno wybrzmiało w naszej rozmowie i bardzo się z tego cieszę, że rzeczywiście zawsze warto wszelkie dane interpretować przez pryzmat kontekstu, w jakim się one znajdują. I bardzo się cieszę, że też panowie mocno to podkreślili. I moglibyśmy jeszcze rozmawiać długo na ten temat, szczególnie, że panowie no bez wątpienia są autorytetami w tej kwestii. Ale no niestety musimy już powoli kończyć.
Ale mimo wszystko obiecaliśmy też na początku, że zadamy przynajmniej jedno pytanie od naszych oglądających, więc chciałbym, żebyśmy jednak wywiązali się z tego słowa. I wiem też, że panowie jednak bardzo mocno śledzą wszystkie nowe, pojawiające się teorie spiskowe i też może polują na te, co ciekawsze, więc chciałbym podrzucić jedną, która jest zawarta w pytaniu od pani Justyny Woźniak, która pyta, czy mogliby panowie odnieść się do teorii spisku koncernów farmaceutycznych w kontekście przeniesienia władzy z rządów do korporacji, o czym pisze na przykład Yuval Harari. Czy byliby panowie skłonni skomentować jeszcze na koniec tę konkretną teorię, może dla rozluźnienia tej atmosfery, która mi się trochę zagęściła jednak? Widzę, że pan doktor Ścigaj, podejrzewam, że będzie właśnie, bardzo, ja tak bardzo zadowolony z tej okazji. Ja wyczekująco patrzę na doktora Czecha, czy jest tutaj więcej na ten temat? No, ja powiem w ten sposób, to Big Pharma, bo tak się najczęściej te teorie spiskowe teraz określa, stały się no, w związku z COVID-em bardzo popularne ostatnimi czasy, ale one już wcześniej funkcjonowały. One zresztą nawiązują do takiej jeszcze starszej formy narracji spiskowych, antykapitalistycznych czy antykorporacyjnych. Ja przypomnę tylko, że Zygmunt Bauman pisał w jednej ze swoich książek w tej o globalizacji o tym, że tak naprawdę współczesne państwa już teraz stają się okręgami policyjnymi, które tylko mają dbać o porządek w sytuacji, kiedy tak naprawdę korporacje zdobywają coraz większą władzę, a państwa mają tylko zabezpieczyć porządek, żebyśmy mogli bezpiecznie kupować. Że no, swoją rozpoznawalnością, swoim autorytetem Bauman, że tak powiem, legitymizował takie twierdzenia. One są rzeczywiście dzisiaj niesłychanie popularne. Czasami w bardzo takich skrajnych formach występują, ale wydaje mi się, że w takiej wersji soft one naprawdę są rzeczą takim, można powiedzieć, mainstreamem obecnie. To nie jest żaden margines. Nie dziwi mnie to wcale, ponieważ prawda jest taka, że rzeczywiście korporacje mają istotny wpływ na rzeczywistość społeczną, w której żyjemy. I teorie spiskowe, powiedzmy sobie szczerze, są takimi stereotypami na temat władzy. A że korporacje mają istotny udział w tej władzy, to są też tym elementem takiego spiskowego, spiskowej wyobraźni współczesnej rzeczywistości. Bardzo mi się podoba jeden z autorów piszących o teoriach spiskowych napisał, że to nie jest przypadek, że gdzieś tam w przeszłości powstawały teorie spiskowe dotyczące jezuitów, a nie franciszkanów. Bo ci franciszkanie to rzeczywiście przede wszystkim chcieli taki, można powiedzieć, zakonny tryb życia, kontemplacyjny tryb życia prowadzić, a jezuici rzeczywiście dążyli do takiego zdobywania, można powiedzieć, wpływów dla Kościoła katolickiego i to dlatego oni byli oskarżani o różne spiski. I obecnie miejsce jezuitów, chociaż nie do końca, zajęły korporacje, prawda? To jeszcze dodam a propos tych teorii spiskowych dotyczących kwestii takich kościelnych, że jednak, mówiąc na marginesie, jestem największym fanem jednak tej koncepcji, zgodnie z którą to templariusze, uciekając przed gniewem papieskim, postanowili założyć Szwajcarię i tak się zabunkrowali, że do dzisiaj nieźle funkcjonują, prosperują, budują całą sieć banków, bo ostatecznie przecież szwajcarska flaga to odwrócona, ta flaga, można powiedzieć, zakonu templariuszy, prawda? Nic więcej. Ale okej, tak na marginesie, znaczy rzeczywiście ja tutaj absolutnie się podpisuję pod tym, co powiedział pan profesor też. Sprawa jasna i też rzeczywiście, znaczy to, co mi się podoba, dlaczego jeszcze też chciałem dwa słowa powiedzieć, to podoba mi się to podkreślenie, że bardzo często jakby teorie spiskowe, bo to też wybrzmiało jakby w tej wypowiedzi pana profesora, że teorie spiskowe bardzo często wynikają, czy są ściśle związane z takim poczuciem życia w świecie kompletnie nieprzejrzystym, który nawet jeżeli nie jest nieprzejrzysty, tylko po prostu bardzo skomplikowany, to nie jest w taki sposób postrzegany. Tak? Znaczy, ja w ogóle mam takie przekonanie, że my doszliśmy do punktu, w którym nasze instytucje polityczne czy społeczne są tak głęboko
złożone, zróżnicowane, wielopoziomowe, zachodzące na siebie, że relacje między nimi są do tego stopnia nieprzejrzyste, że nawet osoby, które rządzą państwem, nie wiedzą, czym rządzą do końca. Tak, to jest klasyczny przykład, to jest tego, że wprowadzamy jakąś reformę i najczęściej nie widzimy skutków tej reformy na różnych stronach, ponieważ nie jesteśmy w stanie oszacować skutków tej reformy dla każdego obszaru czy segmentu życia społecznego. I to jest chyba też ten element, który ładnie nam umożliwia. To właśnie to przekonanie o tej władzy, która jest czymś takim ciemnym, dziwacznym nieco, prawda, to takim świętym gralem. To wszystko też ładnie napędza. Przepraszam, Franku, bo chciałeś coś powiedzieć. Tylko jedna rzecz mi się skojarzyła, że to, kiedy mówiłeś o tej nieprzejrzystości świata, prawda, o tym, że rzeczywiście mam dzisiaj tylu ekspertów, każdy ma jeszcze inne zdanie, nie wiadomo komu wierzyć. Tu różne oficjalne instytucje mówią coś innego. Ludzie nie potrafią się odnaleźć w tej rzeczywistości, czują się zagubieni. Ja to gdzieś tam odkreśliłem, że właśnie teorie spiskowe to nie jest tylko efekt tego, że my jesteśmy obłąkani, ale my jesteśmy po prostu w jakiś sposób zabłąkani w tej rzeczywistości, która jest po prostu zbyt skomplikowana, żeby ją tak prosto wyjaśnić. I wtedy teorie spiskowe okazują się bardzo, bardzo przydatne, prawda? Na marginesie zupełnie. To jest ich poniekąd pozytywna, paradoksalna, pozytywna natura, że są drogowskazem w świecie, w którym drogi są splątane. Przepraszam, jeżeli zbyt mocno budowlaną metaforę. Okay. Podoba mi się, dobra. Tak. I w ten sposób, wydaje mi się, zatoczyliśmy koło od naszego pierwszego pytania, czyli czym tak naprawdę teorie spiskowe, narracje spiskowe są? Okazuje się, że są drogowskazami na naszych zbłąkanych trasach. Fałszywymi. Tylko nie fałszywymi. Zawsze prowadzą w dobrym właśnie kierunku. Dokładnie. Uważajmy, jakie drogowskazy sobie wybieramy po drodze, a na ten moment niestety musimy już kończyć, jak już mówiłem wcześniej. Więc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Przypominam, że naszymi gośćmi byli dzisiaj pan profesor Franciszek Czech oraz pan doktor Paweł Ścigaj. Dziękuję bardzo. I oczywiście dziękujemy też wszystkim naszym oglądającym i przypominam, że gdzieś pod naszą rozmową postaramy się wkleić link do pełnego raportu naszych gości, tak żebyście mogli w pełni zapoznać się z tym właśnie, z wynikami tych badań, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Więc dziękuję bardzo raz jeszcze. Przypominam, że nasza transmisja ewentualnie będzie jeszcze potem dostępna w formie już trochę bardziej przeredagowanej na naszych platformach na YouTubie oraz pewnie Spotify'u, ale o tym będziemy jeszcze informować na naszej stronie. Więc dziękuję bardzo raz jeszcze i do usłyszenia już niedługo. Dziękujemy bardzo.